skrzydła. W rolach głównych nie dostaniemy nowej części aż do środy. Musimy odwołać jutrzejsze loty. Uważasz, że to dobra wiadomość? Nie, udało mi się podciągnąć majtki bez użycia rąk. Co to? Malutki, biedniutki ptaszek złamał skrzydełko i nie może latać? Postaramy się przerzucić naszych pasażerów do ciebie. Co ja słyszę? To radosny dźwięk kasy Aeromas. Dzięki ci, Boże. Znalazłeś tę część? Niestety. Czemu tak was cieszy widmo mojego bankructwa? Bo Lowell zabiera nas na ryby swoją łodzią. To nasz plan awaryjny. Mam zamknąć firmę na cały dzień? Podłączymy sekretarkę. Chodź z nami na wagary. Uzgodniliście to z Lowellem? Dziś rano. On tam wychodzi ze skóry. Powiedział, że nie spocznie, dopóki nie naprawi. Ostatnie, co ma w głowie, to łowienie ryb. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Ćwiczyłem zarzucanie. Nie musisz wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. A co z częścią? Rozpórka przedniego koła to bardzo skomplikowana część, Joe. Mówiłeś to godzinę temu. Nie powiedziałem bardzo. Przykro mi, ale grat jest uziemiony. Więc pozostaje tylko ustalić, co weźmiemy na przynętę. Co to za krzyki? Nic takiego, Roy. Cieszymy się, że idziemy na ryby. Od miesięcy nie byłem na rybach. To chodź z nami. Z wami? Mowy nie ma. Ja wędkarstwo traktuję poważnie. Niewiele brakowało. Fej, co ci przyszło do głowy? Roy wszystko psuje. Piknik weteranów, twoje przyjęcie sylwestrowe. Grunt, że nie płynie z nami. Spotkamy się tu jutro rano i pojedziemy jeepem do przystani. Mam przynieść coś na ząb? Żadnych wystrzałowych rzeczy. Po prostu zrób kilka kanapek. Mam coś zrobić? Myślałam, że kupię sałatki w delikatesach. W porządku. Nie, zrobię kanapki. Wszystko jedno. Chcę, żebym coś zrobiła. Dlaczego sama czegoś nie zrobi? Indyk czy szynka z serem? Szynka z serem. Jasne, bo trudniejsze. Dzień dobry, Brian. Co ty wyprawiasz? Brian? Przecież nie śpisz. Zatrzymaj się w tej chwili. Ja nie żartuję. Jesteś jak małe dziecko. Cześć, mamo. Czas do szkoły? Nie do wiary, że wstałam przed Willardem Scottem. Dzień dobry. Cześć, Faye. Wyglądasz na skonaną. Pół nocy spędziłam na gotowaniu. To wygląda cudownie. O, Helen, przepraszam, że nagadałam ci tyle okropnych rzeczy. Jakich okropnych rzeczy? A, prawda, to nie byłaś ty. Nieważne. Dzień dobry.
Fajne ciuchy, Joe. Daj mi kluczyki. Zostawiłem w samochodzie olejek do opalania. Wolę się spalić, niż na to patrzeć. Chodźmy, Lowell, czekaj. Czemu nie włożyłaś shortów? Nie zdążyłam ogolić nóg. Ja wymiękam. Nie mogłaś czegoś wymyślić? Dajcie spokój. Witam. Roy, co ty tu robisz? Pomyślałam, że wam, amatorom, przyda się fachowiec. Zaprosiliście mnie. Jeszcze jak. Możecie przestać? To co, idziemy? Mam nadzieję, że lubicie Slima Whitmana. 75 największych przebojów. Nie można ich kupić w żadnym sklepie. Dlaczego on musiał przyjść? Będziemy się dobrze bawić. Nie martw się, że przesiąkniesz zapachem ryb. Wziąłem zapas ściereczek. Dlaczego ja musiałem przyjść? Nie mogę uwierzyć, że daliście się nabrać. Wrzeszczałeś pożar, wszyscy za burtę. Co mieliśmy zrobić? Zrobiliście to, co mieliście zrobić. Naprawdę pocieszni z was ludzie. Dajcie spokój. Przecież odegraliście się, mówiąc, że jest jeszcze jedna kiełbaska, a nie było. W piątek wieczór u Helen, Trivial Pursuit. Dobry w tym jestem, więc uważajcie. Skąd on wie? Co? Fej, zaprosiłaś Roya na piątek, prawda? Daj mi 10 minut po ruczniku, wszystko wyśpiewa. Mogłam coś wspomnieć. Kiedy mu powiedziałaś? Kiedy pluskaliśmy się w wodzie? Przedtem, panno sarkastyczna. Od dawna planowaliśmy wieczór z Trivial Pursuit. I teraz Roy ma go zepsuć? Nie ma mowy, żeby przyszedł. Musi, robi słynne łóżka. Są naprawdę dobre. Sam robi ciasto czy kupuje? Sam robi i faszeruje serem z bazylią. Podobno sam uciera majonez. Próbowałem. Mówimy o Roju. Racja. Fej odwoła zaproszenie. Nie mogę. Nie chcę sprawić nikomu przykrości. Nie mogę. Nie ma mowy. Nie i koniec.